Projekt ma tytuł Szkolny Budżet Partycypacyjny. Wspólnie zmieńmy naszą szkołę. Pracowaliśmy nad tym, abyśmy poczuli się jedną wspólnotą szkolną. Aby wszyscy uczniowie w szkole mogli mieć wpływ na to, co się będzie w niej działo. Łączyliśmy się na Teamsach, rozmawialiśmy, robiliśmy dużo mózgów i robiliśmy to, co najlepsze. Jesteśmy dumni z tego, że aż 18 pomysłów wpłynęło na zmianę naszej szkoły. Że udało nam się zachęcić innych do działania. Że tak wiele osób, i nauczycieli, i uczniów, wspomogło nasz projekt. Cieszymy się, że złożyliśmy projekty, które przeszły przez weryfikację komisji. I że możemy zmieniać naszą szkołę. A najważniejszą rzeczą jest to, że po raz pierwszy w naszej szkole myśleliśmy nie tylko o tym, co jest ważne dla pojedynczych uczniów, ale to, co jest ważne dla całej szkoły. Trochę trudne było zachęcenie innych do działania i ustalenie wspólnego projektu. Jeszcze nie udało się zorganizować głosowania i zrobienia wybranych pomysłów, ale... Na pewno to zrobimy! Cześć! Opowiem Wam pewną historię. Historię naszej działalności w Szkole Podstawowej im. Janusza Kowczego w Sznoku. Czy w szkole można robić coś więcej niż tylko się uczyć? Nauczyć się wiadomo, że trzeba, ale można też się realizować i to w wielu wymiarach. My realizujemy się poprzez działania w samorządzie uczniowskim, by samorządność nie była tylko kolejną szkolną instytucją, a efektywnym działaniem szkoły. Więc, jakie były niektóre nasze działania? Zaktualizowaliśmy regulamin samorządu uczniowskiego. Braliśmy czynny udział w spotkaniach z radą szkoły. Praca nie była łatwa, ale nie była też niemożliwa. Ze względów epidemiologicznych musieliśmy w tym roku pracować zdalnie, ale i z tym sobie poradziliśmy. Kontaktowaliśmy się poprzez platformy Microsoft Teams w zależności od działań. Spotykaliśmy się online, raz, a niekiedy nawet kilka razy w tygodniu. Mamy też swoją grupę na Messengerze, więc przepływ pomysłów i informacji był ekspresowy. Spotkaniami, ale zapytacie pewnie, czy były efekty. Jesteśmy dumni, że możemy inspirować innych, nie tylko działaniem, ale też dając wyzwania do realizacji. Możemy wyrażać głosy naszych kolegów i koleżanek o tym, czego potrzebują w zakresie edukacji, nauki. Wraz z nauczycielami wspólnie decydujemy o terminach, na przykład prac klasowych, tworzeniu zajęć dodatkowych, dniach odpoczynku. I tak, to jest możliwe. Czy zawsze mamy tak z górki? No nie, czasami bywa trudno, ale nieważne, że nieraz idziesz powoli, ważne, że idziesz do przodu. Pandemia uniemożliwiła nam niektóre działania, pomysły. Czasem wkradła się szkolna rutyna, ale zawsze próbujemy, zmieniamy, dyskutujemy. Jesteśmy ze Szkoły Podstawowej w Podmokrach Małych. Często współpracujemy podczas działań w ramach różnych projektów. Obecnie bierzemy udział również w projekcie pilotażowym Szkoła dla Innowatora, jako jedyna klasa siódma w naszej szkole, natomiast z całej Polski 20 szkół bierze udział w tym pilotażu. Wspólnie z całą społecznością szkolną, czyli uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz ekspertami z projektu, pracowaliśmy nad rearanżacją przestrzeni szkolnej, aby sprzyjała rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych. Wynikiem tych działań jest kącik odpoczynku, relaksu i wspólnych rozmów na korytarzu, gdzie stoją fotele i stoliki, a także rearanżacji zostały poddane dwie pracownie, polonistyczna oraz matematyczno-chemiczna, gdzie znajdują się krzesełka i stoliki trójkątne, które można ze sobą łączyć do pracy w parach lub większych zespołach. Trudny był początek. Poddać się zmianie. Pojawiały się pytania, po co? Przecież do tej pory było nam dobrze. Natomiast obecnie cieszymy się, że uczestniczymy w tym procesie.
Cześć, z tej strony Mo Włosień. Jestem Kuba. Jestem Grzesiek. A ja Mikołaj. Tytuł naszego projektu to Przedsiębiorczość Wodna. W projekcie chodziło o to, żebyśmy stworzyli małą grupę i weszliśmy w niej w dyskusję, co nam jest potrzebne w ośrodku. W dyskusji wyszło tak, że najbardziej potrzebna nam była nam siłownia, którą wyremontowaliśmy. W międzyczasie próbowaliśmy odzyskać sponsorów, ale nam nie wyszło. Cześć, to Brian. I w związku z programem Młodzi Przedsiębiorczy odmalowaliśmy ściany, sufity. Tutaj zrobiliśmy mini kantorek, pospawaliśmy stołek na ciężarki, nakleiliśmy tapetę tematyczną, nakleiliśmy nowe lustra. Tutaj zrobiliśmy mini szankę. A tutaj mini salkę gimnastyczną. Pracowaliśmy metodą projektu, kontaktowaliśmy się z naszą mentorką panią Magdą poprzez platformę Zoom. Efektem naszej pracy, jak widać na załączonym obrazku, jest wykonanie dosyć dobrego remontu na naszej siłowni. Trudnością w naszym projekcie było spotkanie z naszą mentorką, która miała przyjechać do naszej placówki, a niestety poprzez pandemię nie przyjechała. Poszukaliśmy sponsorów, ale niestety nam się nie udało. No i remont. Czasem wyszło coś nieprzewidzianego, no i czas